Bardzo serdecznie i gorąco witam na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego w kontekście biblijnej doktryny o Trójcy Świętej. Witam wszystkich, którzy przybyli w te gościnne mury zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kalwarii Zebrzydowskiej. No i równie serdecznie witam wszystkich, którzy za pośrednictwem internetu biorą udział w rozważaniach biblijnych, które tutaj mają miejsce w każdą środę o godzinie 18. Moi drodzy, tydzień temu zastanawialiśmy się nad znaczeniem greckiego słowa pneuma w Ewangeliach. Oczywiście greckie słowo pneuma oznacza duch, ale stwierdziliśmy, że w Ewangeliach słowo duch może mieć różne znaczenie w zależności od kontekstu. Duchem jest Pan Bóg, duchem są aniołowie wierni Bogu, duchami są demony. Oczywiście wtedy autor Ewangelii, danej księgi Ewangelii, dodaje często przyimek, jaki duch, prawda, zły, dobry. Duchem jest życie, duchem jest nasz wewnętrzny świat, nasze myśli, nasze odczucia, nasze emocje. A więc widzicie, w zależności od kontekstu, znaczenie słowa duch jest szerokie. Ale nigdzie w Ewangeliach natchnieni autorzy nie używają na określenie Ducha Świętego słowa dynamis, które oznacza moc. A to znaczy, że Duch Święty dla natchnionych autorów Ewangelii był osobą. Był istotą osobową. Dlatego nazywają go słowem duch, pneuma. Dzisiaj zastanówmy się nad znaczeniem greckiego słowa pneuma w Księdze Dziejów Apostolskich w Nowym Testamencie. Dla mnie osobiście Księga Dziejów Apostolskich ma olbrzymie znaczenie w różnych rozważaniach teologicznych, ponieważ przedstawia ona dzieje pierwotnego chrześcijaństwa, Kościoła Apostolskiego. Zaczyna się mniej więcej historia Dziejów Apostolskich od momentu wniebowstąpienia Pana Jezusa z Góry Oliwnej, no wtedy pod Jerozolimą w 31 roku i pierwszym uwięzieniem apostoła Pawła od roku 61 do 63 w Rzymie. Moi drodzy, a więc studiując Księgę Dziejów Apostolskich, możemy pojąć, jakie zasady wiary wtedy były wyznawane przez apostołów, nauczane i przez pierwszych chrześcijan, no a przede wszystkim, jak ci pierwotni chrześcijanie, łącznie z apostołami i ich uczniami, pojmowali kwestię Trójcy, pojmowali bóstwo Chrystusa, pojmowali bóstwo i osobowość Ducha Świętego. Dlatego lubię sporo treści czerpać właśnie z Księgi Dziejów Apostolskich, kiedy chrześcijaństwo było, że tak powiem, kościołem wzorcowym, wiernym, oddanym, poświęconym Bogu, czystym, wolnym jeszcze od późniejszych odstępstw i naleciałości. Moi drodzy, oczywiście dyskusja na temat osobowości Ducha Świętego przybiera nieraz bardzo ostre wymiary. Antytrynitarze, którzy za wszelką cenę zaprzeczają osobowości Ducha Świętego, posuwają się nieraz tak daleko, że po prostu błędnie, świadomie dokonują błędnych tłumaczeń Pisma Świętego. Oczywiście czynią to, uważam, świadomie. Mam tutaj Pismo Święte w przekładzie Nowego Świata. Ten egzemplarz Pisma Świętego Nowego Świata został wydany w Polsce przez strażnicę,
Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce. Oczywiście Świadkowie Jehowy są zagorzałymi antytrynitarzami i próbują za wszelką cenę w jakiś sposób tak przedstawić teksty biblijne, aby czytelnik ich wydania Pisma Świętego po prostu nie uznawał biblijnej doktryny o Trójcy Świętej. Chcę podać jeden z przykładów, który bardzo mi się rzuca w oczy. Na samym początku Pisma Świętego, na samym początku Księgi Rodzaju, w pierwszym rozdziale, mamy opis stworzenia świata i mamy drugi werset, który mówi w przekładzie, brzmi w przekładzie Biblii Towarzystwa Strażnica następująco. A ziemia była bezkształtna i pusta, i ciemność panowała na powierzchni głębiny wodnej, a czynna siła Boża przemieszczała się tu i tam nad powierzchnią wód. Absolutnie nie mogę pogodzić się z tym przekładem. W tym tekście, w oryginale hebrajskim, w ogóle nie występuje stwierdzenie czynna siła Boża. W oryginale hebrajskim występuje tutaj słowo ruach, duch, które jest odpowiednikiem greckiego słowa pneuma. Oczywiście antytrynitarzy to bardzo razi, więc aby zniwelować tekst wskazujący na osobowość Ducha Świętego, dokonują przekłamanego przekładu, gdzie słowo ruach, zamiast przetłumaczyć duch, tłumaczą czynna siła. Nie ma czegoś takiego w oryginale hebrajskim. Ja oczywiście się zgadzam, że wydawcy tego egzemplarza Pisma Świętego mogą nie uznawać osobowości Ducha Świętego. Każdy wierzy według swego sumienia, każdy odpowiada sam za siebie, ale jeśli w oryginale hebrajskim jest użyte słowo ruach, duch, uczciwy przekład powinien zadbać o to, aby odpowiedni czy odpowiednik polski, odpowiednie słowo polskie znajdowało się w tłumaczeniu. W tym wypadku słowo duch, ale nigdy nie siła Boża. Oczywiście Świadkowie Jehowy na swoich spotkaniach, nabożeństwach mogą tłumaczyć swoim wiernym, że pod pojęciem ruach rozumieją czynną siłę Bożą. To już jest interpretacja, ich interpretacja. Ale przekład powinien być uczciwy, dokładny, odpowiadający oryginałowi. A tutaj właśnie mamy przykład tego, w jaki sposób można przekrętnie, nieuczciwie przetłumaczyć tekst, aby, tak jak powiedziałem, zniwelować osobowość Ducha Świętego. Wszystkie w zasadzie przekłady, które znam, czy katolickie, czy protestanckie, tłumaczą ten tekst Duch Boży. Czy to weźmiemy Biblię Tysiąclecia, czy Biblię Warszawską, czy Biblię Gdańską, czy Biblię księdza Jakuba Wójka. Wszędzie ten tekst jest przetłumaczony właściwie zgodnie z oryginałem. Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Ale Biblia Nowego Świata ma ten tekst niewłaściwie przetłumaczony. A więc ten spór o Trójcę, widzicie, nawet odbija się na jakości tłumaczeń Pisma Świętego. Antytrynitarze będą dokładać wszelkich starań,
aby teksty biblijne tak tłumaczyć, by w jakimś sensie osłabić trynitarne znaczenie natchnionych wypowiedzi zawartych w Starym i w Nowym Testamencie. No, to jest takie moje spostrzeżenie, z którym się podzieliłem, a chcę przejść do dzisiejszego tematu, a więc znaczenie słowa pneuma, duch w Dziejach Apostolskich. Kiedy studiowałem Księgę Dziejów Apostolskich, zauważyłem, że podobnie jak w Ewangeliach, tak i w Księdze Dziejów Apostolskich, greckie słowo pneuma, duch, oznacza istoty nie z tego świata. Istoty różne od bytów ziemskich. Przede wszystkim słowo pneuma odnosi się do Ducha Świętego, do Ducha Bożego. Otwieram teraz Księgę Dziejów Apostolskich i w tej księdze 10 rozdział. W 10 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich chcę zwrócić uwagę na werset 19 i 20, gdzie czytamy następujące słowa. 10 rozdział, werset 19 i 20. A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu duch: oto szukają cię trzej mężowie. Wstań przeto, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Jest to historia, która wydarzyła się w Jopie. Apostoł Piotr wyszedł na dach, aby się modlić i ujrzał widzenie w płótnie spuszczonym z nieba. Były różne zwierzęta, które Biblia określa czystymi i nieczystymi. Piotr otrzymał polecenia, aby je zabijał i spożywał. Jako Żyd, prawowierny, nigdy nie spożywał pokarmów nieczystych. Wzbrania się przed tym i zastanawia się, co tak naprawdę oznacza to widzenie. I wtedy właśnie do bramy, że tak powiem, miejsca jego zamieszkania przybyli posłańcy, prosząc go, aby udał się do Cezarei, by przekazać setnikowi rzymskiemu, Korneliuszowi i jego rodzinie, jego domowi, Ewangelię. I wtedy Piotr zastanawiał się nad tym widzeniem, a oni, ci posłańcy, pukali w drzwi. Wtedy Duch Święty mu powiedział: oto szukają cię trzej mężowie, wstań, zejdź, udaj się z nimi, bo ja ich posłałem. I tutaj jest użyte słowo pneuma, które oznacza ducha jako istotę osobową, a to, że jest istotą osobową, świadczy, że komunikuje się z Piotrem, przekazuje mu informacje. Mało tego, duch ma świadomość swego istnienia, utożsamia się z osobą, używając zaimka osobowego: ja ich posłałem. Ja ich posłałem. Mamy więc tutaj osobę Ducha Świętego, konkretną osobę, i ona jest określona greckim słowem pneuma. Popatrzmy teraz na kolejny tekst, 13 rozdział i werset 4 Księgi Dziejów Apostolskich. Czytam następujący tekst. 13 rozdział, werset 4. A oni wysłani przez Ducha Świętego udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr, wysłani przez Ducha Świętego. I znowu tutaj greckie słowo pneuma, oznaczające ducha, Ducha Świętego, przedstawia byt w pełni osobowy, dlatego że Duch Święty ma tutaj swoją wolę,
którą realizuje. Ma swój cel, do którego dąży. Tekst biblijny mówi, że oni zostali wysłani przez Ducha Świętego. On podejmuje decyzję, on wysyła. I jeszcze jeden tekst, 16 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich i czytam wersety od 6 po 7. 16 rozdział od 6 po 7. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Apostoł Paweł i jego towarzysze mieli zamiary bardziej pójść na wschód, tam w głąb Azji Mniejszej, w rejony Morza Czarnego. Ale Duch Święty wiedział to, czego oni nie wiedzieli. Duch Święty miał inne zamiary. I dlatego czytamy, że Duch Święty podejmuje aktywne działanie zmierzające do tego, by apostoł Paweł ze swoimi towarzyszami udał się właśnie do Europy, właśnie do Macedonii. I tutaj mamy przedstawionego Ducha Świętego w działaniu jako istotę osobową. Ma pełną świadomość, że lepiej jest, żeby apostoł Paweł udał się do Europy. Oddziaływuje na apostoła Pawła, prowadzi jego misję, kieruje go na zachód. Co ciekawe, Duch Święty jest tutaj nazwany Duchem Jezusa, dlatego że jest to sugestia, iż Duch Święty przybył na ziemię po odejściu Pana Jezusa jako pocieszyciel, jako zastępca Pana Jezusa, jako ten, który dalej prowadzi Kościół aż do paruzji, aż do powtórnego przyjścia Pana Jezusa. A więc pneuma to Duch Święty, osobowy Duch Święty, który w tych tekstach wykazuje wybitne właściwości osobowe. Ale Duch Święty, który występuje w tych tekstach, jest również tym, który w jakiś sposób, kontynuując historię Kościoła, oddziaływuje na ludzkie serca, aby one otworzyły się na Ewangelię. Popatrzmy na kolejne znaczenie słowa pneuma. Oznacza ono istotę pozaziemską, jako taką istotę pozaziemską, różną od człowieka. Na przykład tutaj otwieram Księgę Dziejów Apostolskich, 23 rozdział i czytam werset 8 po 9. Saduceusze bowiem uczą, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, natomiast faryzeusze uznają jedno i drugie. Wszczął się tedy wielki krzyk, a niektórzy z uczonych w piśmie ze stronnictwa faryzeuszów zerwali się i spierali się zawzięcie, mówiąc: nic złego nie znajdujemy w tym człowieku, a może mówił w nim duch albo anioł. Jest to historia, kiedy apostoł Paweł, pochwycony w Jerozolimie, staje przed Sanhedrynem, Radą Najwyższą. Oczywiście oskarżony o działalność na niekorzyść Żydów, na niekorzyść ich wierzeń, religii. Apostoł Paweł wiedział, że na sali są saduceusze i faryzeusze. Saduceusze nie wierzyli w istoty duchowe. Natomiast faryzeusze wierzyli w istoty duchowe, w istnienie aniołów. I na tym tle nastąpił podział. Proszę zwrócić uwagę, że faryzeusze wołają: nic złego nie znajdujemy w tym człowieku, a może mówił w nim duch albo anioł. A więc
może w nim mówiła jakaś istota niebiańska, jakaś istota pozaziemska lub anioł. Tutaj słowo pneuma oznacza jakiś byt nieziemski, byt pozaziemski. I podobnie jak w Ewangeliach, słowo pneuma oznacza również upadłych aniołów, czyli demony. Tych tekstów jest bardzo dużo. Na przykład w Księdze Dziejów Apostolskich, 5 rozdział, werset 16, czytamy: również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, i wszyscy oni zostali uzdrowieni. Słowo pneuma oznacza tutaj upadłych aniołów. Oczywiście, żeby ich odróżnić od aniołów wiernych Bogu, dodane jest określenie duchy nieczyste, żeby było wiadomo, że chodzi o aniołów upadłych. W 8 rozdziale i 7 wersecie mamy następujący zapis: albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. Ten tekst odnosi się do działalności Filipa, ewangelisty Filipa w Samarii. Wiele osób opętanych przez demony było wyzwalanych z ich mocy. I tutaj te duchy nieczyste są właśnie określone słowem pneuma z określeniem nieczyste. W 16 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich chciałbym, żebyśmy przeczytali wersety 16 po 18. 16 po 18 w 16 rozdziale. A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała, mówiąc: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł, znękany, zwrócił się do ducha i rzekł: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. Apostoł Paweł podczas swoich podróży misyjnych przybył właśnie do Filipii w okręgu macedońskim. No i czytamy, że tam, prowadząc działalność misyjną, spotkał się z tą dziewczyną, o której mówi przeczytany przez nas tekst. Ona miała ducha wieszczego, czyli inaczej mówiąc, nad nią panował demon wieszczy. Ona nękała apostoła Pawła i w zasadzie powodowała, że ludzie od niego się odwracali. I w końcu apostoł Paweł wydał polecenie w imieniu Chrystusa, aby ten duch wieszczy opuścił ją. I tak też się stało. I tu jest właśnie użyte słowo pneuma z określeniem wieszczy, żeby było wiadomo, że chodzi o upadłego anioła. W 19 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich, wersety 11 po 12. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła. Tak iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. A więc tutaj demony określone są słowem pneuma z dodatkiem, że chodzi o złe duchy. Inny tekst, który chcę jeszcze przeczytać, to jest 19 rozdział, werset od 13 do 16, gdzie czytamy następującą historię z pobytu apostoła Pawła w Efezie. A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi,
którzy mieli złe duchy, mówiąc: zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. A było 7 synów niejakiego Scewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. A odpowiadając, zły duch rzekł im: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni. I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, przemógł ich i pognębił tak, iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu. I tutaj jest znowu mowa o duchach nieczystych. Znowu na ich określenie Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, używa greckiego słowa pneuma i opisuje, że wydarzyło się podczas działalności Pawła w Efezie, że pewien duch nieczysty po prostu nie posłuchał polecenia wydanego przez synów Scewy, no i po prostu wyładował na nich swoją złość. Człowiek, w którym był ten zły duch, on pobił tych 7 synów Scewy. Tekst biblijny mówi, że nadzy i poranieni uciekli z tego domu. Ale wszędzie występuje słowo pneuma, duch. Słowo, które oznacza Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich, słowo, które oznacza nieokreślone istoty pozaziemskie, słowo, które w Dziejach Apostolskich oznacza demony upadłych aniołów. Znalazłem jeden tekst w Księdze Dziejów Apostolskich, w których greckie słowo pneuma oznacza życie. Podobnie zresztą jak w Ewangeliach o tym czytaliśmy. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, 7 rozdział. I w Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale przeczytajmy sobie werset 59. 7 rozdział, werset 59. I kamionowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Pamiętamy z historii wczesnego Kościoła Apostolskiego, że Szczepan został ukamionowany w 34 roku. I tutaj mamy w 7 rozdziale opis jego ukamionowania, kiedy Szczepan już umierał w agonii, po prostu zawołał, tak jak tutaj czytamy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego, przyjmij moje życie. Podobny okrzyk wydał Pan Jezus, który umierał na krzyżu Golgoty, tak jak czytam w Ewangeliach, także używając słowa duch na określenie życia. Ducha mego powierzam Tobie, ducha mego Tobie oddaję. A więc duch oznacza również życie. I to kontekst decyduje o znaczeniu tego greckiego wyrazu. I podobnie jak w Ewangeliach, słowo pneuma oznacza osobowość człowieka. Oznacza jego psychikę, intelekt, siedzibę jego poznania, jego wolę, uczucia, jego duchowość, religijność, jego wewnętrzny świat, chęci, zamiary, pragnienia, usposobienie, charakter, umysł, emocje. Popatrzmy na Księgę Dziejów Apostolskich, 17 rozdział i tam werset 16. 17 rozdział, werset 16, gdzie czytamy następujące słowa. 17 rozdział, werset 16. Czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Paweł przybywa do Aten, stolicy Grecji. Czeka na swoich towarzyszy. Więc po prostu spaceruje sobie po mieście, przygląda, obserwuje. No i czytamy, że był obruszony w duchu. Moglibyśmy powiedzieć, był oburzony.
tym, że Ateny były całkowicie oddane bałwochwalstwu. A więc to określenie, że obruszał się Paweł w duchu swoim, oznacza to, co się działo w jego wnętrzu, w jego umyśle, jakie emocje mu towarzyszyły, kiedy on widział Ateny całkowicie oddane bałwochwalstwu. Popatrzmy na 18 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich i tam werset 25. Zapis brzmi następująco. 18 rozdział, werset 25. Był on obeznany z drogą pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrzest Jana. O kim mowa? O Apollosie. Apollos był pewnym wybitnym Żydem, który znał, bym powiedział, wyśmienicie księgi Starego Testamentu. Był tym, który uwierzył i przyjął poselstwo i chrzest z rąk Jana Chrzciciela. Nie znając Pana Jezusa osobiście, on na podstawie Starego Testamentu przekonywał jednak Żydów o Mesjaszu. I moi drodzy, tekst tutaj mówi, że Apollos był mężem wymownym, biegłym w pismach. I kolejny 25 mówi, że pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego. Pałając duchem. Jak byśmy to mogli oddać innymi polskimi słowami? Jaki inny zwrot moglibyśmy użyć? Określenie pałający duchem to jest chyba równoznaczne z tym, że był bardzo gorliwy, prawda? Gorliwy, po prostu całkowicie temu poświęcony, entuzjastyczny. W każdym bądź razie jest tu to określenie pałający duchem, określa stan jego osobowości, jego religijnych emocji. I tutaj słowo pneuma takie właśnie ma znaczenie. Popatrzmy na 19 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich i werset 21, gdzie czytamy o planach apostoła Pawła. Po tych wydarzeniach postanowił Paweł za sprawą ducha udać się przez Macedonię i Achaję do Jerozolimy, mówiąc: potem, gdy tam będę, muszę i Rzym zobaczyć. Przekład Biblii Warszawskiej jest fajny, ale odbiega od greckiego tekstu. Bo grecki tekst brzmi następująco. Proszę posłuchać. Gdy zaś wypełnione zostało to, położył sobie Paweł w duchu, by przeszedłszy Macedonię i Achaję iść do Jerozolimy. W tekście greckim jest mowa, że położył sobie Paweł w duchu. Oczywiście dla nas, Polaków, w języku polskim stwierdzenie położył sobie Paweł w duchu jest takie, no, jakieś takie trudne do określenia. My takiego zwrotu nie używamy. Dlatego tłumacz Dziejów Apostolskich Biblii Warszawskiej oddał ten fragment słowami: postanowił Paweł za sprawą ducha. Postanowił Paweł za sprawą ducha. I wydawałoby się, że chodzi tutaj o osobę Ducha Świętego. Ale tekst grecki mówi, że nie. Chodzi tutaj o emocje, postanowienia, psychikę apostoła Pawła. On postanowił w sobie, on postanowił w swoim umyśle, on postanowił sobie, że on uda się do Jerozolimy, a potem uda się do Rzymu. I tutaj właśnie te greckie słowo pneuma oznacza
ten wewnętrzny świat uczuć, myśli, pragnień, planów apostoła Pawła. Kończąc pomalutku nasze rozważanie, chciałem zauważyć, że podobnie jak w Ewangeliach, Duch Święty nie jest przedstawiony jako bezosobowa siła lub moc. Dlatego, że w Dziejach Apostolskich, podobnie zresztą jak w Ewangeliach, nie występuje ani jeden tekst, gdzie natchniony autor Księgi Nowego Testamentu określałby Ducha Świętego greckim słowem dynamis, które w tłumaczeniu na język polski oznacza moc, siła, potęga. Nie ma takiego tekstu. Ani w Ewangeliach, ani w Księdze Dziejów Apostolskich. Nigdzie w Dziejach Apostolskich Duch Święty nie jest określony słowem dynamis. Duch Święty a moc to dwa różne podmioty, wyraźnie oddzielone, gdy razem występują w tekście, bo są takie teksty. To właśnie Duch Święty jest źródłem mocy i siły, które są objawami Jego działania. Duch Święty nie jest mocą i siłą. Duch Święty posiada moc i siłę. Moc i siła są objawami Jego działania. I tutaj chciałbym przeczytać dwa teksty z Księgi Dziejów Apostolskich. Pierwszy zapisany jest w pierwszym rozdziale i tam werset 8. Pan Jezus, w niebo wstępując z Góry Oliwnej, zwraca się do swoich uczniów, którzy go żegnali, takimi słowami: ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii aż po krańce ziemi. Pan Jezus mówi: weźmiecie moc. Czyją moc? Ducha Świętego. Duch Święty zstąpi i obdarzy uczniów mocą. Oni otrzymają tą moc od Ducha Świętego. A więc Duch Święty nie jest mocą, on posiada moc i on tą mocą miał obdarzyć uczniów Pana Jezusa. 10 rozdział, werset 38 Księgi Dziejów Apostolskich. Mamy tam następujący zapis. 10 rozdział, werset 38. O Jezusie z Nazaretu. Jest to kazanie apostoła Piotra. O Jezusie z Nazaretu. Jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Jezus Chrystus, jak mówi apostoł Piotr w swoim kazaniu, został namaszczony Duchem Świętym i mocą. Moc to jest co innego niż Duch Święty. Duch Święty to pneuma, to jest byt osobowy, boski. Natomiast moc to jest dynamis, energia, siła, moc. Pan Jezus był pod wpływem Ducha Świętego. Był prowadzony przez Ducha Świętego i używał mocy, która mu została przekazana. Poza tym pneuma to rzeczownik rodzaju nijakiego, a dynamis to rzeczownik rodzaju żeńskiego. Dzieje apostolskie opisują historię Kościoła w czasach apostolskich w pierwszym wieku naszej ery. Tak jak powiedziałem na wstępie, mniej więcej do 63 roku naszej ery.
Skoro więc natchniony tekst Dziejów Apostolskich nigdzie nie określa Ducha Świętego słowem dynamis, tylko pneuma, znaczy to, że apostołowie, pierwsi chrześcijanie i natchniony autor Księgi Dziejów Apostolskich wierzyli w Ducha Świętego jako osobę. Bo gdyby Duch Święty był bezosobową mocą, to autor Dziejów Apostolskich na jego określenie używałby odpowiedniego ku temu greckiego terminu dynamis, bo to jest odpowiednie słowo, by określić coś, co jest siłą, mocą, energią, wpływem. Natomiast Duch Święty jest określony słowem dynamis, oznaczającym istotę pozaziemską, byt inteligentny, boski, bo Duch Święty to ktoś, to istota, to osoba. Dlatego chciałbym, aby wszyscy po prostu zrozumieli to. Nie można kogoś, kto jest osobą, traktować jako rzecz bezduszną i kogoś, kto jest kimś, po prostu nazywać terminami, które oznaczają coś, a nie kogoś. Chciałbym, aby czytelnicy Pisma Świętego przejrzeli na oczy i zrozumieli, że nie można stosować właśnie czegoś takiego, by określać Ducha Świętego tym, kim nie jest. Bo Duch Święty jest pneuma, jest osobą, a nie jest dynamis, czyli mocą. Moi drodzy, nasze rozważanie dobiegło końca. Jeśli chcielibyście otrzymać materiał, który dzisiaj zaprezentowałem, bardzo proszę, napiszcie na adres mailowy Zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kalwarii Zebrzydowskiej, YouTube Adwentyści Kalwaria Zebrzydowska. Jeśli poprosicie o taki materiał, drogą mailową prześlemy go wam, abyście mogli z niego korzystać. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Te nużące teologiczne rozważania są konieczne, żebyśmy mogli wreszcie w sposób właściwy pojąć biblijne prawdy o Duchu Świętym jako istocie osobowej, no i oczywiście wszystkie z tym związane kwestie. Dziękuję wam i chwała niech będzie Bogu, że zostało nam to objawione na kartach Biblii. Amen.